Trzeba wziąć pod uwagę to, że są takie trzy główne punkty, które się odnoszą do bezpieczeństwa. Pierwsze to bezpieczeństwo procesów technologicznych, drugie to jest ochrona środowiska, a trzecie no to wszystko, co może wpłynąć na ograniczenie kosztów i tak dalej. Tu akurat ja się zajmuję tym pierwszym punktem, czyli samo bezpieczeństwo. I tutaj trzeba zacząć od tego, że w polskich firmach chemicznych, tych wielkich, nastąpiła bardzo duża poprawa. To, co w tej chwili notujemy, jakie mają te właśnie wielkie firmy chemiczne, jakie mają osiągnięcia, to jest w stosunku, no nie wiem, 20 lat do tyłu, to jest bardzo duży. No, to jest poziom naprawdę niesamowity, jeśli chodzi o wzrost tego. Wiadomo, że największą firmą na świecie, jedną z największych firm na świecie jest firma DuPont, która notuje najmniej wypadków, no w ogóle wypadków swojej pracy. I tutaj no, można jak gdyby próbować do tego, no, starać się dołączyć. I my zajmujemy się przede wszystkim łącznością specjalizowaną dla przemysłu, szczególnie dla przemysłu chemicznego, tam gdzie potrzebne są urządzenia, które pracują w strefach zagrożonych wybuchem X, czyli no, spełniają normy ATEX europejskiej i tak dalej. I w takich właśnie strefach stosowanie środków łączności jest no, bardzo wymagające. No, mówi się ogólnie, przyjmuje się, że łączność to jest krwiobieg zarządzania w każdej firmie, gdzie przekazywanie informacji od początku, można powiedzieć, procesu decyzyjnego do końca, czyli do tego pracownika, który pracuje na instalacji, jest bardzo ważne. I stosowanie takich właśnie urządzeń, które teraz są nowoczesne, gdzie posługują się i nawet sieciami IP i tak dalej, to jest to coś, o czym dawniej nie było mowy w ogóle. Dawniej były, wiadomo, urządzenia stosowane, jak to my mówimy, kablowe, czyli na sznurku, urządzenia głośnomówiące jakieś, ale to wszystko było straszne, ciężkie i tak dalej. Obecnie są to wygodne systemy interkomowe, z których słyszymy wszystko właśnie w systemie głośnomówiącym, gdzie nie trzeba nic więcej robić, gdzie firmy na przykład producenckie, te, które produkują takie urządzenia, jako przykład podają, że gdyby człowiekowi urwało, powiedzmy, dłoń, to zawsze jeszcze może łokciem nacisnąć na wywołanie w takiej stacji interkomowej i gdzie on też tą pomoc może uzyskać. Ale generalnie cała zasada tego wszystkiego to jest taka, żeby przewidywać, żeby właśnie próbować w pracownikach wyszkolić no, chęć do nauki, do tego, żeby rozwijać się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I to jest na przykład bardzo dobrze stosowane w dużych firmach, takich jak Orlen czy Lotos, gdzie nawet w tej chwili pracownicy, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania, ubrania, nie wejdą na instalację. No, w tej chwili jest wymóg już taki, że na przykład ubrania elektroantystatyczne, czy kaski, okulary i tak dalej, buty ze stalkapą, jak tu my mówimy, to jest to wymóg podstawowy. I oprócz tego szkolenia, w tej chwili co minimum pracownicy przechodzą szkolenia co pół roku. I to takie, które są jak gdyby powtarzane, gdzie wiadomo, że ludzie dużo zapominają. To jest prawda, że nawet wpadają w rutynę. Jeśli więc starają się, żeby pracować, to trzeba im o tym ciągle przypominać. I to jest jedna z największych ról, jakie no, do których my się staramy przygotować i jednocześnie pomagać firmom. A projekty promujące nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, na przykład prowadzony przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego program Bezpieczna Chemia, czy warto angażować się w takie działania? Proszę pana, ja uważam, że to jest jeden z najlepszych punktów, jakie Izba w ogóle wprowadziła. Chodzi o co? Między innymi na przykład bardzo dobra idea, żeby na wszelkich typu kongresach, zjazdach właśnie Izby propagować takie firmy, które mogą pokazać, jakie niebezpieczeństwa istnieją, jakie niebezpieczeństwa można ograniczyć poprzez podniesienie poziomu szkoleń, wiedzy w ogóle na ten temat. Izba wystąpiła z bardzo dobrą no, inicjatywą, gdzie prowadzi szkolenia na temat bezpieczeństwa właśnie tego w strefach zagrożonych wybuchem.
gdzie zaprasza wszystkich decydentów, że tak powiem, ze średniego szczebla technicznego, bo prezesowi nie jest to tak specjalnie potrzebna taka wiedza, ale dyrektorom technicznym, kierownikom i tak dalej, brygadzistom jest potrzebna wiedza na temat już konkretnych zagrożeń na danym stanowisku pracy. I tutaj rola Izby według mnie jest no, naprawdę nieoceniona. To jest na prawdziwy ewenement, żeby tak się bardzo dobrze angażowała właśnie Izba typowo branżowa, czyli przetwórstwa chemicznego.